Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No te lewackie teorie o rodzaju ludzkim, męski, żeński i nijaki, no są bardzo, bardzo antynaukowe, no ale z jakiegoś powodu dostają jak przyspieszenia na wszystkich frontach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No taki, no nie wiem, dziennikarz, reporter, pisarz, bajkopisarz Charles Blow, on pisze dla New York Timesa, pisze kolumny, pisze artykuły. No z faktów no to jest to, że to jest czarny Amerykanin, po rozwodzie, homoseksualista, lubi mężczyzn, heteroseksualista, ma parę dzieci, jedno dziecko nazwał Iman, także no ogólnie rzecz biorąc, no ludzie nie podkreślają, że on jest homoseksualny, on się nazywa bioseksualny, no ale to każdy normalny to rozumie, tak, lubi i facetów i kobiety, czy kiedyś lubił kobiety, a teraz lubi facetów. No i on napisał taki artykuł w New York Timesie, potężny, znaczy on pracuje w New York Timesie, ale napisał, miał taki tweet, czyli tweet, no to jest świerkanie, no ale każdy wie, co to jest Twitter. No i on na tym, w jednym z tych w tym ćwierkaniu, w tych tweetach, no to napisał, że żeby zakończyć przyjęcia pokazujące płeć, żeby to, że one są no nieładne, można powiedzieć, to jest przemoc względem tego nieurodzonego dziecka. I on tłumaczy, że wszyscy wiemy, jaka jest płeć dziecka, ale rodzaj, no to jeszcze nie wiemy. No i że trzeba mieć jednak być, czekać na to i no w sumie nie wiadomo ile czekać i kiedy dziecko powie, jakiego jest rodzaju, no to przyjąć to z jakimś zadowoleniem i bez wybuchu, tak? Trzeba być cierpliwym, no i no, ciekawe jest, że on tak dba o to dziecko, które ma się urodzić i powiedzieć, że dziewczynka ma powiedzieć, że jest chłopcem, a chłopiec ma powiedzieć, że jest dziewczynką, no to on jest kompletnie za tym, no ale skrobanki no, tego płodu, który się nie urodzi, no to on mówi, że to jest po prostu 15 deko mięsa, 15 deko mięsa. No tak, że to są no wredne i perfidne widzenie świata, tak? Po pierwsze ukazanie czy nazwanie takiego spotkania rodzinnego, kiedy ludzie mówią, będziemy mieli dziewczynkę, czy będziemy mieli chłopca, no nazwanie tego, że to jest przemoc, no to jest radykalne szaleństwo, tak? To jest radykalne szaleństwo. Rodzice są podnieceni, są jakoś tak zadowoleni z tego, czy będą mieli chłopca, czy dziewczynkę, tak? No szczególnie tam pierwsze, czy drugie, czy trzecie, czy jak się rodzą, no ale ogólnie ludzie czekają, tak? Każdy się godzi z tym, co jest i to nie ma dwóch zdań, no ale człowiek, który w zasadzie popiera skrobankę na żądanie, no to już jest i rozwalanie skrobanki w sumie do trzeciego, do dziewiątego miesiąca, no bo oni są za tym. No to rozszarpuje umysł każdego. To jest po prostu ciężko do zrozumienia, jak ludzie rozumują, tak, w ten sposób. Jak to można widzieć w ten sposób? No ale ten tweet jeszcze bardziej popycha. To znaczy, że jeżeli rodzice stosują przemoc dla tego nieurodzonego dziecka, bo oni połączą płeć, czyli chłopiec, dziewczynka z tym, czy to będzie rodzaj męski, czy żeński, no to jest przemoc. No,
płeć i rodzaj, no to się jednak łączy, tak? To się łączy biologicznie te genitalia wskazują, czy ktoś będzie produkował spermę, czy ktoś będzie produkował jajeczka, czy ktoś ma jabłko Adama, czy ktoś nie ma jabłka Adama, czy ktoś może produkować organizm mleko dla dziecka, czy ktoś nie może produkować, no i tak dalej, dołożyć do tego chromosomy, no po chromosomach można poznać, czy to był facet, czy kobieta. No butów numer 12, żaden przebrany facet nie pokaże, że jest kobietą. Jabłko Adama, ptaka mogą sobie uciąć, tak? No ale pochwy jednak sobie nie dorobią. Jakąś tam dziurę sobie dorabiają. Teraz ostatnio gdzieś czytałem, chyba w Anglii było, że po 16 latach żona się przyznała, że kiedyś była mężem. No jak to jest możliwe, no trudno powiedzieć. Te idiotyczne, pseudonaukowe teorie, to poganizm jest jakiś, to jest jakiś po prostu poganizm, to jest jakiś kult lewactwa, tej teorii rodzaju. No to nie jest, nie można powiedzieć, że rodzaj można podejść sobie do stołu i wybrać, tak? Trzeba popatrzeć w majtki i zobaczyć, jestem facetem czy kobietą, jestem chłopcem czy dziewczynką, tak? To nie jest skomplikowane, a wymyśleć sobie w głowie, że jest się przeciwnym jakimś, no to jest makabra. Kobiety i mężczyźni, rodzaj żeński, rodzaj męski, no to jest jedno i jest dwuznaczne, tak? Wszyscy mamy jakąś taką charakterystykę i jakość tego życia i te funkcje w życiu, te zachowanie swoje, te pożądania, możliwości, tak? Możliwości są takie, że rozróżnia to między kobietami i mężczyznami. Jedną z tych idiotyzmów, konsekwencją tych idiotyzmów mieszania płci z mieszaniem rodzaju jest to, że powiedzmy kobiety, biologiczne kobiety, które mają powiedzmy co miesiąc miesiączkę, muszą biegać w zawodach z facetami, którzy sobie niekoniecznie amputowali członka. No ale ci faceci tłumaczą, że są rodzaju żeńskiego, no i teraz olimpiady się zastanawiają, co zrobić. Zablokowali powiedzmy bieganie tam 100, 200, 400 metrów, no ale już chyba na kilometr nie zablokowali. W zapasach w Connecticut, w Ameryce są duże problemy, bo jeden, co się podaje za rodzaj żeński, po prostu rozpiernicza wszystkie kobiety na łopatki. No i najciekawsze jest, że wszyscy klaszczą, tak? Te biedne dziewczyny jeżdżą na te zawody, no ale nie ma prawa na to, no nie ma prawa legalnego teraz. Jak Biden przyjdzie, no to jeszcze gorzej będzie. No i ten Charles Blow, to już w ogóle kretyństwo jest na temat tej cierpliwości, tak? No bo jeżeli można założyć, jeżeli 5-letnia dziewczynka przyjdzie i powie, że jest chłopcem, albo bo 4-letni chłopiec przyjdzie i powie, że dziewczynką, no to państwo socjalistyczne Bidena, tak jak to idzie, no to po prostu wsadzą rodzica do więzienia, że nie kupuje ciuchów rodzaju, które dziecko mówi, że jest, tak? Także ta cierpliwość ludzka, no od lat wiadomo było, że dzieci do pewnego wieku bawią się, no i wyrastają z tego, no a teraz państwo, komitet centralny będzie wsadzał rodziców do więzienia. Ten homoseksualista, który ma sam troje dzieci, będzie skazywał rodziców na to, że nie kupują sukieneczek chłopcom, albo że nie kupują jakiegoś tam młotka czy innych rzeczy, które są związane bardziej z testosteronem mężczyzn, tak? No i właśnie tacy ludzie dochodzą do głosu. Także jeżeli głosowałeś czy głosowałeś w Ameryce na socjalistów, to wybierasz taką Amerykę. Wybierasz taką Amerykę. No i co? I on jest bez
bezczelny mówić, że to jest przemoc, on planuje zamykanie rodziców. To już nie może być większa przemoc niż terroryzowanie rodziców. No i co, czy to ma znaczenie? To ma znaczenie dlatego, że ta kretyńska perspektywa tych ludzi wchodzi w zasadzie w ten ogólny nurt, w cały ten ogólny lewacki nurt Healthline. Healthline, no to jest, czyli linia zdrowia, no to jest organizacja, to są takie źródła informacji zdrowotnej, no i oni napisali, był lekarz, terapeuta rodzinny, on napisał taki artykuł pod tytułem czy właściciele SROM-u lubią seks, tak? Czy właściciele SROM-u lubią seks? To jest niedobre pytanie, tak? To jest niedobre pytanie, bo pytanie jest, powinno być w zasadzie, co robi właścicieli SROM-u, tak? Czy to jest, można wynająć, kim jest właściciel SROM-u? Czy to nie jest kobieta? Jak można poniżyć kobiety, nazywając kobiety właścicielami SROM-u? Czy można wynająć albo wypożyczyć SROM, jeżeli się go nie lubi i jest się właścicielem? No to jest makabryczne, to jest makabryczne. Te kretyństwo i ten obłęd lewacki również jest, powiedzmy, w tym kretyńskim CNN. W kretyńskim CNN w czerwcu był taki reportaż czy program na temat, że Amerykańskie Stowarzyszenie Raka, oni zmienili rekomendacje badania wieku u kobiet na raka szyjka macicy. No i nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie to, że CNN nazwał kobiety, no bo faceci nie mogą mieć raka szyjka macicy, no bo po prostu nie mają szyjki macicy. Nie mają macicy, no to nie mają raka szyjki macicy. No to kretyński, komunistyczny News Network, Clinton News Network, no nie wiem, jak jeszcze tych kretynów nazywać, no ale to kretyński News Network, no to nazwał, że osobnicy z szyjką macicy mają obniżony wiek na badania. To nie jest ubliżanie kobietom? No jeżeli to nie jest, no to co jest? Także jeżeli głosowałeś, czy głosowałeś na socjalistów, na Bidena, na tych wszystkich lewaków, no to to jest to, co do ciebie powinno zacząć dochodzić. To są ludzie, którzy będą tobą kierowali, mną kierowali, Ameryką kierowali. Idiotyzm, obłęd dochodzi po prostu do nieba. No i jeżeli sobie pomyślimy, że to jest po prostu szaleństwo lunatyków i wariatów i kretynów, no to można się pośmiać, no ale to nie jest. To jest po prostu działanie tego homoseksualisty, heteroseksualisty z New York Timesa, tej organizacji Headline czy CNN, no to jest te wszystkie rodzaje męskie, żeńskie, mieszane z płcią, to jest straszne. To jest po prostu straszne, bo Kamala Harris, powiedzmy, powiedziała, ona tłumaczy, że one są totalnie niezależne. Można mieć ptaka i być dziewczynką, można mieć pochwę i być chłopcem, można powiedzieć, że jest się i chłopcem, i dziewczynką, albo facetem, i mężczyzną. Można powiedzieć, w Nowym Jorku powiedzieli, że jest 57 rodzajów. Także ten alfabet lesbijki, geje, dwuseksualni, no to jest 57 literek tam w całym tym alfabecie, no pomimo, że alfabet ma tam ile? 27, 29 liter. No i to, że rodzaj męski i żeński i
płeć kobiet, samiec i samica. W sumie to wśród wszystkich ssaków, tak? Wśród wszystkich ssaków mamy tą charakterystyczną różnicę, tak? Szczególnie wśród ssaków. No, ssaki, sami jesteśmy ssakami, ale to widać, tak? Także, że ci pseudonaukowcy, którzy mówią i mieszają, to, no to mieszają biednym ludziom w głowie. Mieszają biednym ludziom w głowie. Fałszywa Indianka Elizabeth Warren, no to ona w swoim kretyńskim przemówieniu to powiedziała, że jak zostanie prezydentem, no to ona by pozwoliła 9-letniemu transgenderowym dziecku wybierać ministra edukacji. To jest ta logika, tak? Biden powiedział, że 8-latek ma prawo decydować o swoim rodzaju, o tym transgenderyzmie. To są ludzie, których wy, socjaliści, wybieraliście. Mam nadzieję, że konserwatyści, no między innymi głosowali na Trumpa, na wszystko, Bóg, honor i ojczyzna, no z tego powodu, tak, konserwatyzm, tradycja, uczciwość i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli, no to jest tylko do momentu, kiedy płeć zaczyna być ważna politycznie. No i płeć zaczyna być ważna politycznie. Biden już wybrał płeć, no kobieta będzie wiceprezydentką, no jeżeli im się uda ukraść, no ale rodzaj żeński, cały, tylko rodzaj żeński, wszystkie osobniczki żeńskie zostały wynominowane do zespołu komunikacji Białego Domu. Tylko rodzaj żeński i kobieta. Definicje słów, tak, definicje słów. Po prostu wymienili. Lewactwo zmieniło definicję słów i robią to, co chcą, tak. Nie ma znaczenia. Cokolwiek ma znaczenie, to jest tylko to, jaka jest narracja, jaki jest ten przekaz lewacki. Oni po prostu sobie wykrzywiają słowa, no według własnego widzimisię i to, co mogą ugrać z dnia na dzień, no i z roku na rok, i z 10 lat na 10 lat. No a jeżeli się nie zgadzasz, no to stosujesz przemoc przeciwko lewakom. I to obawiam się, że będą nas wysyłali na galery, że będą nas wysyłali do gułagu, że będą nas wysyłali do obozów koncentracyjnych. Aleksandria Ocasio-Cortez, no ona już mówiła o czarnych listach zwolenników Trumpa, o reedukacji, o zmianie przepisów, które zmuszą ludzi, żeby rozumowali tak, jak Komitet Centralny powie. No to jest powielenie tego, co mieliśmy. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia? Dziękuję, że głosowaliście na Bóg, honor, ojczyzna, na prawicę, na konserwatyzm. Będziemy mieli szansę w 2022 wybrać senatorów i reprezentantów. Mam nadzieję, że sąd zobaczy to jedno wielkie oszustwo. Mam nadzieję, że w 2024 roku prezydent konserwatywny będzie wybrany po Trumpie znowu. No jeżeli nie, no to będzie wybrany po trzech latach prezydentury Kamala Harris, bo myślę, że Biden w ciągu pół roku zostanie albo odsunięty, albo wyeliminowany. No ale 75 milionów Ameryki musi coś zrobić. Musimy coś zrobić. Konserwatyści, nie dajcie się.
Nie damy się